Jeśli planujesz karierę za granicą, nie tylko w Polsce, to opcja, którą właśnie chcę Ci pokazać, czyli automatyczne tłumaczenie wideo na inny język za pomocą sztucznej inteligencji, zdecydowanie Ci się przyda. Niezależnie od tego, czy chcesz być po prostu bardziej rozpoznawalny jako Ty, czy na przykład masz swoją markę, swój sklep internetowy i chcesz, aby Twoje wideo były automatycznie tłumaczone na inne języki. Dzięki temu, gdy tworzysz, nagrywasz jedno wideo na dany temat, to automatycznie za pomocą właśnie narzędzia Acol, czy też Acol, nie wiem jak poprawnie przeczytać tą nazwę, to automatycznie zyskasz nowy wariant językowy, czyli na przykład możesz wtedy swobodnie zrobić to w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, chińskim, czy jakimkolwiek tam innym chcesz. Ok, zaczynajmy. W pierwszym kroku musisz oczywiście mieć konto tutaj założone. Spokojnie, jest dostępny darmowy plan. Po założeniu konta, albo po prostu możesz od razu kliknąć tutaj, wyświetli nam się opcja, które mamy do wyboru różne możliwości. Możemy m.in. tutaj wykonać face swap, czyli zamianę twarzy. Jak to zrobić, pokazywałem w poprzednim wideo. Link wrzucę również Tobie w opisie, jeśli chcesz zobaczyć, jak to zrobić. Jednak proces tutaj też jest bardzo prosty. My wybieramy sobie tutaj właśnie opcję tłumaczenia. Tak widzisz, jest tutaj jeszcze dużo innych możliwości, ale my wybierzemy sobie tutaj wideo translator, tłumacz naszego wideo. No i co musimy zrobić? W pierwszym kroku musimy oczywiście wrzucić tutaj jakieś wideo, no lub wybrać sobie jakieś tam z galerii. Tak? Moja galeria jest pusta, więc wybieram tutaj plik z dysku. Wybieramy tutaj choose file i wrzucę tutaj mój prosty klip, w którym mówię coś w stylu, że to jest testowe wideo na potrzeby tutaj testów AI. Zaraz możemy zresztą zrobić odtworzenie. Testowe wideo, które będzie przetwarzane na potrzeby poradników przez sztuczną inteligencję. Ok, tak więc to jest to wideo, które tutaj będzie przetwarzane. Możemy sobie tutaj zamknąć ten tutaj klip i przechodzimy do kolejnego kroku. Musimy wybrać teraz oryginalny język. Możliwe, że czasami to będzie wykryte automatycznie, czasami nie. My wybieramy właśnie tutaj oryginalny język, no i szukamy tutaj języka polskiego. Jest język polski, Polish, super, fajnie. Dziwne, gdybym dawał poradnik, gdyby nie było języka polskiego, no ale okej. Target language, czyli tu wybieramy język, na jaki chcemy, aby to wideo zostało przetłumaczone. No, myślę, że najlepiej, jak sobie to przetłumaczymy, powiedzmy, na język angielski, bo podejrzewam, że większość z Was, którzy właśnie to oglądacie, znacie chociaż podstawy angielskiego, więc chociaż zrozumiecie, czy jest mniej więcej dobrze, a jakbym przetłumaczył na jakiś chiński, no to już wtedy szansa, że ktoś to zrozumie, będzie bardzo niewielka. Albo może czeski będzie trochę podobnie do polskiego. No dobra, mniejsza. Weźmy w takim razie sobie, zostawmy na pierwszym edycję tutaj angielskie. Ok, dalej wybieramy tutaj synchronizację ust, tak, lip sync. Czy chcemy, aby była naturalna, czy chcemy wybierać jakieś tutaj inne możliwości? Myślę, że naturalna opcja jest tutaj jak najbardziej w porządku. No i to w zasadzie tyle, bo tak jak widzisz, proces jest tutaj banalnie prosty, więc klikamy po prostu teraz tutaj tylko i wyłącznie przycisk Generate Premium Result. I za chwilkę dostaniemy nasze wyniki, no i zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Chyba wideo jest już gotowe, albo za moment będzie gotowe, więc możemy od razu wskoczyć tutaj w My Library, czyli w moją bibliotekę, i tu po boku mamy właśnie wszystkie rzeczy, które już kiedyś tam gdzieś robiliśmy, czyli na przykład face swap, o którym wcześniej wspominałem, jak wymienić twarz, wrzucę w opisie. Dalej mamy na przykład mówiące zdjęcia, generowanie obrazków i tak dalej, ale my mamy właśnie tutaj wideo translator. No i tutaj, tak jak widzisz, jest nasza biblioteka, ale jest ona jeszcze się tutaj przetwarza. Dobra, wideo jest już gotowe, przetworzone, tak więc sprawdźmy, jakie są jego efekty. Klikamy sobie start. Oczywiście trzeba jeszcze aktywować głos. We are grateful for your support. This test video will be enhanced and utilized by AI for tutorial creation. We are grateful for your support. This test video will be enhanced and utilized by AI for tutorial creation. We are grateful for your support. Okej, myślę, że wypadło ok, chociaż idealnie te usta nie są zgrane, tak? Może dlatego, że jest to mówione za szybko. Jakby wideo było nagrywane mniej więcej takim tempem, to bardzo możliwe, że wtedy długość tekstu by się synchronizowała, tak? No bo głównie chodzi po prostu o to, żeby tłumaczenie mogło wypaść inaczej, albo powiedzmy, jak mam po angielsku why, tak? A po prostu mamy dlaczego. Nie? Więc mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi.
że po prostu niektóre zdania, niektóre słowa mogą się ze sobą nie pokrywać. Tak więc, jeżeli jest mówione wolniej, no to myślę, że będzie to łatwiej tutaj przetworzyć właśnie sztucznej inteligencji, tak aby to pokrywało się tutaj z wyrazem ust. Okej, ale mamy generalnie język angielski zaliczony, tak więc jeżeli chcesz tłumaczyć to na jakiekolwiek inne języki, to możesz śmiało to zrobić właśnie za pomocą tej platformy Acol. Tej, którą widzisz tutaj logo w lewym górnym narożniku, a link tej platformy również podrzucę tobie w opisie. Okej, tak więc to tyle, jeśli chodzi o to, jak tłumaczyć automatycznie z pomocą sztucznej inteligencji swoje wideo. Tak widzisz, jest to banalnie proste, za pomocą w zasadzie kilku kliknięć. Trzeba poczekać tylko jeszcze kilka minut. Mamy efekt gotowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji, poznać jej podstawy, a później wejść na jeszcze bardziej zaawansowany poziom, to koniecznie sprawdź link w opisie. Tam masz możliwość zapisania się już teraz na listę oczekujących, albo możliwe już nawet kupić moje szkolenie ze sztucznej inteligencji. Tak więc widzimy się w kolejnym wideo albo na platformie kursowej. Do zobaczenia. Cześć!